Średnio 1-2 osoby dziennie trafiają do Suwalskiego Szpitala z powodu dolegliwości wynikających z zakażenia koronawirusem i zachorowania na SARS-CoV-2. Aktualnie w placówce leczonych jest kilkanaście osób. W minioną niedzielę serwis gov.pl poinformował o kolejnych 2 zakażeniach. Według opublikowanych danych aktualnie w kwarantannie znajduje się około 100 mieszkańców miasta. Kolejne kilkadziesiąt w powiecie ziemskim suwalskim. Na terenie województwa podlaskiego jest to już blisko 6 tysięcy osób. Tymczasem znikomo przyrasta liczba osób korzystających ze szczepień. Łącznie w mieście Suwałki i powiecie ziemskim suwalskim oraz powiecie sejneńskim wakcynę chroniącą przed ciężkim zachorowaniem przyjęło łącznie niespełna 37 tysięcy osób.